Dzień dobry, moje kochane rybki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 15 do 21 sierpnia 2022 roku. Pamiętajcie, że czytania są ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, więc bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla Was, a resztę zostawcie. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem, jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, także bardzo proszę, szczególnie moich nowych widzów, o zapoznanie się z tymi informacjami. No i co? Stawcie łapeczkę w górę, jeżeli macie ochotę, napiszcie komentarz, a jeżeli jesteście tu pierwszy raz i Wam się spodoba, oczywiście zapraszam do subskrypcji. Okej, rybusie, lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Co miłego się może wydarzyć, a na co warto uważać. Co w miłości? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada. Dobra. I karta opiekuńcza dla Was. O, dziękuję bardzo, jak szybko wyleciało. Odpoczynek, kochani. Odpoczynek. Odpocznij i zrelaksuj się. Przestań czuć się winny i uczyń własne potrzeby sprawą priorytetową. Ślicznie. Dobra, talia dopowiadająca jest i lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Dwójka mieczy, no kochani. Po pierwsze mogą wystąpić jakieś blokady. Możecie poczuć jakąś taką wewnętrzną blokadę, niechęć do zrobienia czegoś, czy możecie nie widzieć jakiegoś pełnego obrazu sytuacji i nie chcecie podjąć jakiejś ważnej decyzji. To może być też takie rozbicie pomiędzy sercem a rozumem. Serce mówi jedno, rozum drugie i nie wiecie właśnie, co zrobić. Dwójka mieczy też ostrzega przed konfliktami wszelkiego rodzaju, szczególnie ta dwójka mieczy, więc nie wchodźcie w niepotrzebne konflikty, nie spinajcie się tutaj słownie z nikim, bo czasami po prostu nie ma sensu. Dobra, zobaczymy, o co chodzi z tą dwójką mieczy dalej, może nam wyjdzie. Może obecnie czujecie się przyblokowani przed jakimś działaniem, przed jakimś ruszeniem do przodu, czujecie, że coś nie idzie. Czasami takie blokady występują, tak? Ale to właśnie też czasami po to, żebyśmy odpoczęli, zrelaksowali się. Może spojrzeli na pewne sprawy trochę z innej perspektywy, tak? Dobra, co miłego się może wydarzyć? Piątka kielichów, kochani. Mam wrażenie, że zostawicie w końcu jakąś przeszłość za sobą albo pogodzicie się z jakimś wydarzeniem z przeszłości, które miało miejsce w Waszym życiu. Dla części z Was może to oznaczać stratę kogoś bliskiego, może oznaczać właśnie jakieś rozstanie, może oznaczać czyjeś słowa, które Was bardzo mocno zraniły. Coś, co się działo w Was latami. Mam wrażenie, że w końcu powiecie temu papa, w końcu to pożegnacie i dzięki czemu otworzycie się na nowe możliwości, na możliwości, które dosłownie były tuż za Wami i czekały tylko, kiedy się obrócicie, kiedy będziecie gotowi uwolnić się od właśnie jakichś trudnych emocji, by spojrzeć na to, co jest tu i teraz, co jest tuż przed Wami, tak? Ale właściwie za Wami. Dobra, zobaczmy tą piątkę kielichów. Paśmieczy. Dziesiątka mieczy. Księżyc. Rydwan, ósemka kielichów, as pentakli. Wiecie co, kochani, mam wrażenie, że tu chodziło o jakąś tajemnicę, że ktoś miał przed Wami jakąś tajemnicę, że jakiś sekret się wydał i coś zostało zakończone. Dowiedzieliście się być może właśnie od kogoś zupełnie innego niż osoby, od której powinniście się dowiedzieć. I stąd ten ból, stąd ten żal. To ewidentnie właśnie tutaj jeszcze Was siedzi, a właściwie będzie się działo już niedługo. Więc tutaj faktycznie dowiedzieliście się coś przykrego na swój temat, na temat tej osoby i nie bezpośrednio od osoby zainteresowanej, tylko od osób trzecich. I to bolało chyba najbardziej, że to było zrobione gdzieś tam za Waszymi plecami, że być może inni wiedzieli, a Wy dowiedzieliście się na końcu. I to było bardzo, bardzo dla Was przykre. Ale widzicie, zostawiacie to za sobą, ewidentnie odwracacie się od tego, mówicie dłużej, nie będę w to inwestować, nie będę w to inwestowała, koniec z tym, ruszam do przodu, pokonuję swoje słabości, pokonuję te trudności i rozpoczynam nowy, piękny etap, tak? Teraz szanuję siebie, znam swoje granice, ale jednocześnie płynę na spokojne wody. Nie pozwolę właśnie, żeby wszelkiego rodzaju blokady zatrzymały mnie. Jestem sama szefową swojego życia, sama jestem szefem swojego życia i otwieram się tutaj na nowe możliwości. Także, kochani, ta blokada, z której jest tutaj ta dwójka mieczy, mam wrażenie, że właśnie wynikała właśnie z tej sytuacji. Skąd ta trójka kielichów nam się wzięła? Wyleciała gdzieś. No dobra, dam ją tutaj, kochani, ale wygląda na to, że szykuje się dla Was
jakiś czas świętowania. I może wypadło, bo miała tu wypaść, dlatego zostawię ją tutaj na wierzchu. Może szykuje się dla Was, kochani, czas świętowania, może w końcu wyjdziecie do ludzi, oblejecie, że tak powiem, ten wkroczenie w nowy etap, ten zostawienie tej przeszłości za sobą, tak? Może stwierdzicie, że czas pogodzić się być może z tą osobą, która tutaj wyrządziła Wam jakąś krzywdę. Albo po prostu wewnętrznie jej wybaczycie i uwolnicie się emocjonalnie od tego ciężaru. Ale to, co się wydarzy właśnie w tym nadchodzącym tygodniu, czyli to uwolnienie od tej blokady, uwolnienie od tego wydarzenia, przyniesie dużo radości do Waszego serca, dużo radości ogólnie do Waszego życia, więcej spotkań z przyjaciółmi, więcej otwartości też na nowe znajomości. I to, kochani, będzie to, co rozpromieni Was właśnie w tym nadchodzącym tygodniu. Dlatego właśnie dobrze, że ta trójka kielichów wypadła. Ona miała tu wypaść i ona ma być tutaj na wierzchu. Dobra, na co uważać w takim razie? Zobaczmy. Dziesiątka kielichów. Kochani, uważajcie na nadmiary alkoholu przede wszystkim w przyszłym tygodniu. Bądźcie ostrożni. Ale kochani, tutaj jest dla mnie też informacja, że może czas poświęcić więcej uwagi rodzinie, bliskim, dzieciom być może swoim, wnukom, tak, jeśli macie takowe. Albo ogólnie to jest karta społeczności, kochani, więc może więcej uwagi poświęcić właśnie przyjaciołom, najbliższym. Ale ta dziesiątka kielichów też w takim ostrzeżeniu może mówić, uważaj, w kogo inwestujesz. Może nie każdy faktycznie jest warty tej inwestycji i może nie każdy jest tak naprawdę Twoim przyjacielem, więc też bądźcie ostrożni. Dobra, co w miłości? A w miłości mamy eremitę, czyli potrzeba pobycia samemu. Eremita jest kartą panny, możecie mieć do czynienia z jakąś panną, ale bardziej czuję tutaj takie wycofanie. Nawet jeżeli jesteście w związkach, będziecie potrzebowali więcej niezależności w tym tygodniu. Część z Was może tutaj rozstawać się z kimś, dlatego jest ten eremita, dlatego jest to poczucie samotności. Jeżeli, kochani, jesteście singlami, mam wrażenie, że ogólnie dobrze się czujecie w tym stanie singielstwa. Jest Wam dobrze, rozwijacie się, jesteście otwarci na nowe możliwości, ale cenicie sobie swoją niezależność i tą samotność, że tak powiem, która czasami bywa bardzo, bardzo taka ożywcza. Może jesteście w trakcie poszukiwania własnej ścieżki i może niekoniecznie jesteście tutaj zainteresowani jakimiś miłościami na chwilę obecną. Zobaczmy tego eremitę. Paść pentakli. Czwórka pentakli. I szóstka kielichów. Diabeł na spodzie. Nie wiem, czy to nie jest powiązane z górą, kochani. Ale część z Was może tkwić w jakimś niezdrowym związku, gdzie są być może jakieś uzależnienia, gdzie są jakieś właśnie trudne emocje. Piątka pentakli. Mam wrażenie, że i tak czujecie się samotni w tej relacji. Może jesteście tutaj ze względu na jakieś braki finansowe, potrzeby finansowe, kochani, albo po prostu boicie się jakiejś samotności i dlatego tkwicie właśnie w jakimś niezdrowym związku. Boicie się też, mam wrażenie, rozpoczęcia nowego etapu w swoim życiu. Ale kochani, część z Was, mam wrażenie, że w tym tygodniu podejmie tutaj bardzo ważną decyzję, bo mamy tego pasie pentakli, czwórka pentakli, tak jakbyście nie chcieli dłużej tkwić w jakiejś klatce. W klatce związanej z tą osobą, w klatce związanej przez właśnie coś takiego, jak tutaj mamy na tej karcie, tak? Czujecie, że i tak jesteście samotni w tej relacji, i tak jesteście w tej relacji, tak? Że tutaj bez względu na to, czy jesteście sami, czy z tą osobą, i tak nie czujecie tutaj wsparcia. Dla części z Was ta osoba może mieć faktycznie jakieś nałogi, może mieć jakieś uzależnienie i pomimo wielu obietnic i tak się tutaj nic nie zmienia i tak te nałogi powracają i to powoduje pewne komplikacje, ale jak mówię, jesteście z tą osobą, mam wrażenie, że tu chodzi o sprawy finansowe dla części z Was, albo o dzieci, kochani, ale w tym tygodniu podejmiecie decyzję, że być może potrzebujecie czasu do namysłu. Część z Was, mam wrażenie, że może nie podejmie jakiejś konkretnej decyzji jeszcze, chociaż kto wie, ale stwierdzicie na pewno, że potrzebujecie tutaj czasu samotności, więc może zdecydujecie się gdzieś wyjechać sami, może z dziećmi, ale w każdym razie bez partnera, bez partnerki, żeby zastanowić się nad tym, co dalej, żeby zastanowić się nad tym sensem tej relacji i być może właśnie nad nowym początkiem, być może jeśli chodzi o opracowanie jakiegoś nowego planu, bo ja widzę, że Wy gdzieś tam w głębi duszy kochacie tą osobę i tutaj, kochani, ja czuję, że tu chodzi o sprawy finansowe u Was, że to faktycznie chodzi o sprawy finansowe, może sprawy domowe, może boicie się, gdzie będziecie mieszkać, jeżeli rozstaniecie się z tą osobą, coś tu takiego jest, może jest jakiś wspólny budżet, wspólna firma. I boicie się to utracić, kochani, dlatego tutaj postępujecie tak rozsądnie, dlatego nie chcecie podejmować jeszcze decyzji takich zbyt, bym powiedziała, definitywnych, tak?
No tylko faktycznie, jeżeli ta osoba ma jakieś uzależnienia swoje, no to ciężko, że tak powiem, z taką osobą żyć na co dzień. Ciężko. I to jest fakt, kochani. No ale oczywiście to jest wasza decyzja. W tym tygodniu widzę, że zdecydowanie potrzebujecie czasu dla siebie, żeby sobie wszystko przeanalizować, żeby przemyśleć, więc możecie gdzieś właśnie wyjechać, możecie spędzić czas gdzieś tam w samotności, z dala od tej osoby, żeby zastanowić się na tym po prostu, co dalej, tak? Potrzebujecie odpoczynku, potrzebujecie relaksu i mam wrażenie, że w tym tygodniu właśnie postawicie siebie na pierwszym miejscu i to jest bardzo ważne. Kochani, nawet jeżeli jesteście singlami, to mam wrażenie, że tutaj powróci ktoś z przeszłości do Was. Powróci ktoś z przeszłości do Was, ale ktoś, kto nie jest dla Was dobry. Ktoś, kto nie może o Was zapomnieć, bo mamy tą czwórkę pentakli przy diable, także ktoś, kto jest w pewien sposób uzależniony od Was, kto jest bardzo mocno związany energetycznie z Wami, ale to są też jakieś, być może jakieś uzależnienia takie seksualne od Was, albo potrzeba kontroli, albo cokolwiek, tak? To nie jest zdrowe, to nie jest zdrowe. Więc mam wrażenie, że jeżeli ta osoba powróci do waszego życia, wy, mówię, przez jakiś czas możecie zastanawiać się, czy warto, czy nie warto, czy inwestować w to, czy nie, ale kochani, summa summarum, ja widzę, że wy nie zainwestujecie w tą relację. Piątka pentakli, bo wy wiecie, że ta osoba przyniesie tylko poczucie braku do waszego życia. A być może właśnie wy już rozpoczęliście jakieś nowe życie i nie chcecie po prostu, żeby ta osoba tutaj namieszała w tym waszym nowym życiu, tak? Może już zaczęliście jakiś nowy związek, nową relację, ale nie. Jeżeli tutaj wróci jakiś eks, to mam wrażenie, że wy powiecie, kochani, nie tej osobie. Wy powiecie nie. I o tym też mówi eremita, że stać was po prostu na coś lepszego, na kogoś lepszego. I może o to chodzi z tą blokadą, że blokujecie dostęp do swojego serca dla tej osoby. Dobra. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. A tu mamy trójkę pentakli. Bardzo fajna współpraca z innymi, budowanie solidnych fundamentów, wymiana energii, wszyscy pięknie współpracują, żeby wszystkim było dobrze. Ogólnie super energia, kochani. Może się pojawić szansa na jakąś nową współpracę, jakiś projekt wspólny z kimś. Królowa Buław. Być może macie tutaj do czynienia z kimś z Trygonu Ognia, Baran Lew Strzelec, Rycerz Kielichów. I arcykapłan, karta byka, na spodzie mamy maga, przepięknie. No, rycerz kielichów jak najbardziej może być jakąś tutaj propozycją współpracy, propozycją wzrostu. Dwójka buław. No, to części z Was, kochani, to może być kwestia propozycji budowania właśnie czegoś wspólnego, budowania być może jakiejś spółki, jakiegoś wspólnego projektu. Kochani, część z Was może myśleć nad edukacją innych, tak? Może myśleć o przekazywaniu swojej wiedzy, na przykład jeśli zajmujecie, jeszcze jesteście w czymś dobrzy, tak? Interesujecie się czymś, może pracujecie w jakimś zawodzie ileś tam lat i czujecie, że jesteście gotowi, żeby przekazać tą wiedzę na przykład młodszym innym, tak? To możecie otworzyć jakąś własną szkołę albo jakieś kursy, w których będziecie przekazywać tutaj tą wiedzę właśnie innym, tak? Mówię, może tutaj się szkolić jakaś współpraca z kimś, wy będziecie uczyć jednego, ktoś inny drugiego i powstanie naprawdę bardzo fajna, obiecująca szansa właśnie na przyszłość, jeśli chodzi o rozwój. No tylko to też wymaga właśnie pewnych decyzji. Może zastanawiacie się, czy dacie radę, czy nie dacie rady, ale kochani, magia i siła na spodzie słońca świadczą o tym, że faktycznie poradzicie sobie tutaj pięknie ze wszystkim, tylko uwierzcie we własne siły, ponieważ macie szansę tutaj rozwinąć naprawdę przepięknie skrzydła i zbudować coś stabilnego, coś fajnego z tą właśnie osobą. To mam wrażenie, że z jakimś przyjacielem, przyjaciółką, z jakąś taką fajną, seksowną kobitką być może, albo z jakimś starszym mężczyzną, tak? Starszym, dojrzałym mężczyzną. Macie szansę zbudować tutaj naprawdę coś fajnego na przyszłość. No. Dobra, praca i finanse, co tutaj? A tu mamy piątkę buław, kochani, czyli może się pojawić jakiś konflikt, walka o zwycięstwo, że tak powiem. Ale to też jest wspólna praca. Karta piątki buław mówi też czasem o takiej wspólnej pracy przeciwko jakiemuś jednemu celowi, tak? Albo w kierunku jakiegoś jednego celu. Też mówi o tym, żeby właśnie nie walczyć przeciwko sobie, tylko współpracować ze sobą. Także to też może być ważna informacja dla Was w tym tygodniu. Zobaczmy tą piątkę buław. Wisielec. Dwójka kielichów. Królowa kielichów. Kochankowie, głupiec. Na spodzie królowa pentakli.
Wiecie, co Wam powiem? Mam wrażenie, że część z Was może pracować w jakimś zawodzie albo w jakiejś pracy, do której już straciło serce. Po prostu ta królowa kielichów odwrócona. Przez jakiś czas to było Waszym takim marzeniem, może dobrze się w tym odnajdowaliście, ale być może właśnie jakieś zlecenia nie płyną, albo jest cały czas atmosfera gęstnieje, robi się jakaś taka bardziej konfliktowa i mam wrażenie, że Wy przestaliście czuć się komfortowo właśnie w tej sytuacji. I część z Was może w tym tygodniu podjąć decyzję o jakimś urlopie, że chcecie gdzieś wyjechać, a podczas tego urlopu będziecie kombinować, co dalej z tym zrobić. Co dalej z tym zrobić, jakie dalej podjąć decyzję. Dla części z Was może tutaj pojawić się właśnie jakiś konflikt, być może też z kimś z trygonu wody, rak, ryby, skorpion, ale jeżeli królowa kielichów nam się odwraca, to mam wrażenie, że tutaj mamy do czynienia z osobą totalnie bez emocji, bardzo egocentryczną, która jest nieczuła na innych, taka jest bardzo mocno wymagająca i tutaj też możecie być zmęczeni po prostu jakimś konfliktem wiecznym z tą osobą, a miało być tak pięknie, tak? I tak jak mówię, jeżeli nie czujecie, że dłużej odnajdujecie się w tej sytuacji, może warto wziąć właśnie jakiś urlop, przerwę, żeby spojrzeć na tą sytuację z innej perspektywy, bo mam wrażenie, że jest to Wam potrzebne, ponieważ jest tu jakaś blokada, ewidentnie jest tu jakaś blokada, jeśli chodzi o podjęcie decyzji, więc potrzebujecie przerwy, żeby zdystansować się od tego dramatu i żeby właśnie spojrzeć świeżo na tą sytuację, tak? Zgodnie właśnie tak jakby ze sobą, tak? Bo tu chodzi o Waszą stabilizację, o Waszą przyszłość. Więc kochani, jeśli macie taką szansę, macie taką możliwość, weźcie ten urlop, weźcie przerwę, żeby zastanowić się a propos właśnie nowego początku, co dalej, tak? Być może jakie zmiany wprowadzić do tej relacji, do tej sytuacji, żeby było polepszenie, a jeżeli nie widzicie tutaj szansy na polepszenie, to może pomyśleć o właśnie jakimś nowym projekcie, nowym pomyśle, czymś bardziej takim dla Was. No, dla części z Was ja widzę, że tutaj jest jakiś pomysł, zdecydowanie jest jakiś pomysł na być może własny biznes, własny rozwój, ale trochę spychacie go na bok, na chwilę obecną. No, ale kochani, koło fortuny na spodzie. Także idą zmiany do Was. Idą zdecydowanie jakieś poważne zmiany do Was, moje drogie rybeczki. Dobra, zobaczmy radę dla Was. Trójka buław. Przede wszystkim nie oglądaj się za siebie. Jeśli już podjąłeś jakieś decyzje, nie patrz w przeszłość, idź do przodu. Trójka buław też mówi, że Wasze statki obfitości są na horyzoncie, więc być może właśnie tutaj czekacie na jakiś znak, na jakąś informację, że jesteście gotowi, by ruszyć naprzód. Kochani, to jest Wasz znak. To jest Wasz znak. Ruszcie naprzód. Jesteście gotowi, by ruszyć naprzód. Wasze statki obfitości są na horyzoncie i przybędą. Trójka buław też może świadczyć o tym, że trzeba się przyjrzeć jakiejś sytuacji, poszukać jakichś informacji, dowiedzieć się czegoś, tak? Przyjrzeć się też szczegółom. To też zwróćcie na to uwagę. Ale mówię, tu czas na odważne decyzje, kochani. To jest czas na odważne decyzje i mam wrażenie, że Wy dobrze o tym wiecie. Tylko może nie jesteście na to jeszcze tak gotowi. Nie jesteście gotowi. Dlatego odpocznijcie, zrelaksujcie się na spokojnie. Być może właśnie podczas odpoczynku, relaksu jakiegoś wolnego przyjdą do Was takie momenty olśnienia albo jakieś takie decyzje, które będą płynąć z głębi Waszego serca. Dobra, zobaczmy zwierzaczka dla Was. Zobaczmy zwierzaczka. Dziękuję. A, nie, dziękuję, bo dwa. A ja chcę jedno. Ale tam wyszedł nam, wiecie, to humbug, tak? Singer, czyli śpiewaj własną pieśń. To też jest dla Was może. Mamy Herona, to jest jakaś tam czapla. Patience, cierpliwość. Przepięknie, kochani. Bardzo adekwatna karta. Cierpliwość. Stwórz miejsce w naturze, takie miejsce spokoju, gdzie będziesz mógł się zreaktywować, odpocząć, naładować baterie. Znajdź czas, zrób sobie wolne, takie w samotności, żeby odnaleźć równowagę. No właśnie, kochani, mam wrażenie, że to jest to, co jest Wam teraz potrzebne. Właśnie ten czas w samotności, spokoju, żeby właśnie odpocząć i odnaleźć swoją równowagę. To jest to. Krocz z pewnością siebie w kierunku swojego celu. I cierpliwość przyniesie Ci nagrody, więc też z niczym się nie śpieszcie, spokojnie, wszystko w swoim czasie. Bardzo dobrze. Dobra, rybeczki, to co? Jeszcze pytanie i odpowiedzi. Jeśli macie jakieś pytania, wybierzcie sobie numer 1, 2 lub 3, a ja już losuję Wam karty z odpowiedziami na Wasze pytania. 1, 2 i 3. Dobra. No to co? Odpowiedź numer 1 brzmi? Nie. Krótko i na temat. Nie. Odpowiedź numer 2 brzmi? Bądź asertywny. I odpowiedź numer 3 brzmi, jesteś gotów. Nieźle.
Dobra, kochani, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie, moje drogie rybki. Życzę powodzenia, cudownego tygodnia. No i widzimy się za niedługo. Buziaczki. Pa, pa.